Powiat z budżetem na 2021 rok. 79. rocznica powstania Armii Krajowej. Konkurs na dyrektora szpitala. Dzieci rysowały polskie drzewo roku. Bogusław Peret na razie poza zarządem. Patriotyczne pieśni w Kurzelowie. Po wielogodzinnych, burzliwych momentami obradach 19 stycznia Rada Powiatu Mieleckiego przyjęła budżet na 2021 rok. W dyskusji na temat budżetu głos zabierali przedstawiciele wszystkich klubów funkcjonujących w Radzie Powiatu Mieleckiego. Budżet na 2021 rok w waszym zapisie jest budżetem deficytowym. I to jest prawda, szanowni państwo. Szybko z oszczędności przechodzimy w deficyty. I tu, panie starosto, no trzeba panu przyznać. Szybko to się stało, nie trzeba było długo czekać, ale więcej na ten temat będę mówił przy budżecie. Pan Zbigniew powiedział, żeby mówić prawdę, no, ale to myślę, że to powinno też jego dotyczyć. Tak, rozumiem, że wszystkie poprzednie budżety nie wykazywały deficytu, nagle pojawił się pierwszy. Jest to nieprawdą. Sam pan wie, że praktycznie każdy budżet miał deficyt. I tak jest też w tym przypadku, więc warto to przyjąć do wiadomości. Jest to budżet rozsądku i realizmu. W trakcie roku z pewnością pojawią się możliwości zwiększenia dochodów i pojawią się możliwości nowych inwestycji. Jeszcze lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Szanowni państwo, powiem w imieniu własnym, w imieniu klubu, później koleżanki i koledzy też się będą wypowiadać, że jest to budżet trwania i przetrwania, panie Kazimierzu. Pan masz budżet sam, bo jesteś sam. Tu jest budżet powiatu i tym budżetem mamy się dzielić wszyscy równo i sprawiedliwie. Budżet powiatu mieleckiego na 2021 rok jest budżetem stworzonym w trudnych czasach i na trudne czasy. Pandemia COVID-19 wpłynęła nie tylko na funkcjonowanie ludzi w ekstremalnych warunkach. Nie bez znaczenia jest ona także na kondycję gospodarki, która na taką rzeczywistość nie jest przygotowana. Dlatego planując budżet na 2021 rok, jego twórcy musieli uwzględnić dochody samorządu z podatków na poziomie lat ubiegłych, roku 19-20. Na uwagę zasługuje fakt, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej planowane są inwestycje na kwotę około 15 milionów, z czego 10 to nakłady na drogi, chodniki, między innymi w Łączkach Brzeskich, wykup gruntów. To już dokładnie pan starosta opowiedział. Konsekwencją podwyżek, i to będzie mi potrzebne, ta argumentacja za chwilę do drugiego mojego punktu, o którym chcę powiedzieć, odpowiadając na poprawkę pana Marka Kamińskiego, ale podwyżki, które rząd zrobił i bardzo się cieszę, że one są, bo bardzo cenię zawód nauczycielski, skutkują nie jeden rok. One skutkują na kolejne lata budżetowe i niosą za sobą wzrost wydatków z tego tytułu. I to zaskutkowało tym, że w tej chwili dopłata na 2021 rok musi być na poziomie ponad 13 milionów złotych do oświaty. Stwierdzenie, że to jest budżet stagnacji, trwania, no nie wiem, według mnie są tu duże inwestycje drogowe, jest nowe zadanie, publiczny transport zbiorowy i to przede wszystkim nie jest tyle koszt nasz, co wysiłek tutaj całego zespołu, który nad tym pracuje. A to nic nie kosztuje, bo oni tak pensje biorą za to. Ale można byłoby to nie robić, bo my nie mamy wiedzy, nie mamy umiejętności, bo to jest bardzo trudny temat. Jednak podjęliśmy się tego. Dalej przecież mamy inwestycję zaplanowaną w szpitalu. I jak powiedziałem, jest otwartość, myślę, moja i mam nadzieję, że w dalszej kolejności, że będzie taka potrzeba to i państwa na te zakupy przede wszystkim sprzętu do szpitala. W związku z tym, jeżeli to jest budżet stagnacji, już nie mówię o planowanych inwestycjach oświatowych, no to delikatnie mówię, że nie zgadzam się i fakty mogę powiedzieć, że temu przeczą. Radni zaplanowali przychody na poziomie 156 075 211 zł przy jednoczesnych wydatkach w wysokości 177 575 211 zł. Deficyt w kasie powiatu wyniesie w roku bieżącym według założeń 21,5 miliona zł. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, 10 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 1 nie brał udziału w głosowaniu.
14 lutego w 79. rocznicę powstania Armii Krajowej pod mieleckim pomnikiem upamiętniającym żołnierzy tej formacji spotkali się przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Ta skromna uroczystość to nowum w kalendarzu obchodzonych rocznic. Dotychczas pod mieleckim pomnikiem AK gromadziły się delegacje urzędów i instytucji oraz społeczność regionu jedynie w rocznicę Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy powstania AK, największej w czasach II wojny światowej Armii Podziemnej, zainicjował obecny starosta mielecki Stanisław Lączak. Armia Krajowa powstała jako następczyni Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej na mocy rozkazu naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku. Była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną podziemną armią w czasie II wojny światowej. W chwili największej zdolności bojowej wiosną 1944 roku jej siły liczyły blisko 380 tysięcy żołnierzy. W skromnej mieleckiej uroczystości przedstawiciele samorządów miasta i powiatu złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze, oddając hołd tym, którzy oddali własne życie w walce o niepodległą ojczyznę. Rada Powiatu Mieleckiego powołała komisję, której zadaniem będzie przeprowadzenie konkursu i wyłonienie kandydata na dyrektora szpitala specjalistycznego imieniem Edmunda Biernackiego w Mielcu. Przypomnijmy, zarząd powiatu odwołał dotychczasowego dyrektora z powodu niezłożenia przez niego w ustawowym czasie 30 dni od powołania na stanowisko jego oświadczenia majątkowego. Zbigniew Torbus pełni obowiązki dyrektora lecznicy do czasu wyłonienia nowego. Sam już zapowiedział w lokalnych mediach, a ostatnio podczas sesji Rady Powiatu ponowny start w konkursie. Swojego członka do prac komisji konkursowej nie zgłosił opozycyjny klub radnych PiS. Zebranie komisji w sprawie wyboru dyrektora zaplanowane zostało na 16 marca bieżącego roku. Starosta mielecki Stanisław Lączak wziął udział we wręczeniu nagród laureatom konkursu plastycznego pod nazwą Lipa Świętego Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej Drzewem Europy 2021. W ramach konkursu do organizatora wpłynęło łącznie 480 prac z całej Polski. Uroczyste wręczenie nagród laureatom przy zachowaniu należytych środków ostrożności i reżimu sanitarnego odbyło się w siedzibie Mieleckiego Nadleśnictwa w środę 24 lutego. Organizatorami konkursu byli Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie, gmina Radomyśl Wielki oraz Klub Gaja. Nie będzie, przynajmniej na razie, nowego członka zarządu powiatu. Na ostatniej, 28 sesji Rady Powiatu Mieleckiego głosowanie nad wysuniętą kandydaturą zakończyło się remisem. 12 radnych głosowało za, 12 było przeciw. Uzupełnienie składu Rady Powiatu to efekt rezygnacji z funkcji członka zarządu Macieja Jemioły. Kandydatem koalicji na wakujące stanowisko był Bogusław Peret, członek klubu Razem dla Powiatu Mieleckiego. Peret jest radnym powiatu od 3 kadencji. Ostatnio pełnił w niej funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. W związku z zamiarem wejścia w skład zarządu złożył rezygnację z tej funkcji. Patrz na ostatniej sesji nie oznacza końca rekonstrukcji obecnego zarządu. Ponowne głosowanie kandydatury Pereta odbędzie się na kolejnej sesji Rady Powiatu. Jeśli jego kandydatura zostanie przegłosowana, będzie nieetatowym członkiem zarządu. Nadal będzie pracować zawodowo jako sekretarz w Urzędzie Gminy w Czerminie. Zespół Pieśni i Tańca Chorzelowiacy zaśpiewał plenerowy koncert patriotyczny o Polsce i dla Polski. Nagranie zarejestrowano przed Chorzelowskim Miejscem Pamięci Poległych w Obronie Ojczyzny. Wraca dziś.
o tym.